Oj, dziewuchy są, dawaj się napijemy, bo ja na trzeźwo to nie umiem zagadać w ogóle. Chłop, jak się nie napiję, to jeszcze to cholerną stulejkę mam, chłopie, i mam problem z członkiem. No ale ja nic nie mogę zrobić przez tą stulejkę, rozumiesz? Ja się wstydzę do lekarza z tym iść. No. Miałem się spotkać ostatnio z dziewczyną normalnie i kurczę, ale przez tą stulejkę się wstydzę i ona była gotowa i tak dalej. No chętna była laska na mnie, ale co ja ze stulejką do niej pójdę, no chłopie. No ale to w ogóle, wiesz, to jest inny penis jak się ma stulejkę, no człowieku. No co ty, nie, no to sobie wpisz w internecie stulejka u faceta, no nigdy nie miałeś? Niby to masz we wannie ciepła woda i masz tam ruszać góra-dół, żeby to tam zeszło jakoś, ale no to jest taki mały, no tam taki, wiesz, no brzydko to wygląda, chłopie. A ja się wstydzę, nie no, do lekarza to ja na pewno nie, bo ja się wstydzę, chłopie. Człowieku, to ty nie wiesz, co to jest stulejka, to sobie wpisz, no to jest problem u faceta, no kurde bela. No. Panie, no kobieta mnie zostawiła, bo mam małego ptaka. Co pan powiesz? No panie, no i nie chcę ze mną gadać. Dzisiaj w nocy, panie, się spotkaliśmy wieczorem na imprezie, ją wziąłem pan na chatę, a ona... Malutki, ale wesolutki. No panie, no uciekła, bo mówi, że za małe. Nie, malutki, ale wesolutki, nie mówi. No, panie, ja jestem załamany, bo to kolejna w tym tygodniu uciekła. O nie. Skołtuję sobie, ja już jestem za stary na takie zabawy, ale w czasach pierwszej młodości też byłem bardzo kochliwy. Ale powiem panu tak, jak są pijane, to im to nie przeszkadza, tylko nad ranem, jak wytrzeźwieją, jest najgorzej. Ciotka się pyta, nie ma komu dać? Trzeba. Kupiłem kwiaty za kilkanaście złotych. No i trzeba komu dać. I wolę... Nie, no na randkę idę. Bo ostatnio byłem pani na randce i mieliśmy iść na kawę. No kupiłem kawę, ale ona do kawy ciasteczko wzięła. No od razu 70 zł. To teraz pierdolę spacerek i kwiaty za max 10 zł. To akurat za piątkę kupiłem dzisiaj na hali Mirowskiej. No nie no, frajerem nie jestem, po prostu jej powiedziałem, że piękne kwiaty jej kupiłem i tyle. I powiedziałem tak chłopowi, albo da, albo nie da. Widzę, że pan stylowo ubrany. Koszula, panie, ja tu mam taki problem. Żona mnie tak gnoi i w torbie mi każe chodzić. Tak? No. No widzisz, dokładnie. Powiedziała mi, że jak nie będę w tej torbie chodził, to rozwód będzie. Tak? No to trzeba pomóżemy. A w rozwodzie? Tak? Nie, ja nie mogę się rozwieść, bo ona bogata jest. No to jest inny chodź, że nie wiemy, że nie widzę, żeby... No gdzie panie, ale to jest moja torba. A żona dostała? Nie, nie bo jestem tym. Pracuję, nie? I ona ten. Na młotki, na kombinerki, takie rzeczy. No jeszcze majtetki. Nie wiem, tak są żonki, to sam bym chciał. Moja teraz wyjdzie, żonka. I co, długa po ślubie? Ja? O, kochany, 30. I co, po tym wieku jeszcze się chce z jedną kobietą? No widzisz, co zrobić. No bo znam takich, co po 10 latach już się im z jedną nie chce. No są. I kochanki, i kochanek szukają, panie. Szukałem kochanek i myślał, a zresztą przyjechał tam kochanki. Wszystko jest to samo. Tak. To się wydaje. To jest tak, z dyszczu pod rynnę trafisz. Panie, chociaż z tą daną to wiesz, że nie ma co się wstydzić, jak skończysz po 2 minutach. A z taką nową to plamę dasz po 2 minutach, to wstyd. Karna Marszak śpiewa taką piosenkę. Kotku mój, ty nie wiesz, o co chodzi, przeżyj ze mną czarujące bizodzik. No. No to panie, nad ranem uciekają. Nad ranem uciekają. No ale może z drugiej strony to jest dobrze, bo się nie ma problemu. To wie pan co? To zmieni pan na jakąś mniejsze gabaryty. No. Panie, miałem dziewczynę i to 2 lata. Tylko, że więcej od bzykania to musiałem językiem chlapać. Ojej. To jeszcze jedną pan znajdzie. Niech pan szuka, znajdzie pan. No tak, tylko panie teraz te wszystkie te Warszawy, to panie to już... Zrachowane. Rozjechane takie, że to trzeba mieć... Nie dosyć, że dużego, to jeszcze grubego. Rozjechane, dobre, które nie kupuję. Jak ktoś dużo nie zarabia, no tak, przerąbane. 15 tysięcy zarabiać, żeby normalnie tak funkcjonować. No tak. To mój kumpel na przykład teraz wymyślił, że woli sobie strzepać przed komputerem, niż się mówić z kobietą. Nie wiem, może i tak jest. No.
No co, ulży sobie i mówi tak, kobietę musiał rozebrać, siebie musiał rozebrać i on by musiał tam wymiziać i tak dalej, ale mówi, to roboty, nie? Tak, on mówi, rozporek rozpina majtki w bok, kilka razy porusza i to sobie włącza jakie chce. Chce cycatą, puszcza cycatą, chce czarno skórą, puszcza czarno i tak dalej. No tak jest, no akurat my nie umiemy tego rozpoznać, no. Jak to faceci, że to trzeba robić, nie? Ale nie wiem. A, bo wujek mój ma 50 par lat i mówi tak, no. Że jakby jednej dziury pilnował, to by zdechł. O kurczę. A żonę ma 30 lat. No to jak to, no... To prawda, panie, tak jest? No. Ważne, żeby kobitka dbała o siebie i podniecała chłopa. Tak jest. Bo te niektóre panie po ślubie to od razu się zaniedbują i to później się dziwią, że mąż je zdradza. No więc właśnie. Tu nie ma co się dziwić nawet, że mąż je zdradza. Nie przyciągają. No, a jak no. Panie może mieszkać. O. Panie, ktoś to ma prawo. Patrzę, za dużo tych ludzi chodzi. Ostatnio więcej chodziło, jednak gorączka zrobiła swoje. No, zapatrzenie nie każą, nie? Tak samo jak zamarzenia. Gdzie pan pracujesz? A tak, jako trochę pomocnik elektryka. No to tak. 4000 na rękę jest, no jako tako się żyje. No to nieźle. Małżonka ile zarobi? A małżonka to w firmie u rodziców pracuje. To ona tak z 20 tysięcy zarabia miesięcznie. No to po to tylko możesz sobie rekreację robić. A dlatego się z nią ożeniłem, panie. Tylko wie pan, co taka rządzicielka jest, rządzi mną, dyryguje mi, co mam robić. Tak. No to poniewiera. I teraz mnie tak z torbą mi każe damską chodzić. Bo zniszczyłem tą torbę pracowniczą, to masz teraz damską, ci nie kupię nowej. No i już wszystko, wszystko jest dopuszczalne. Tak, panie, jak chodzę z tą torbą damską, a ja mam żonę, panie, a obrączki nie założę, to chłop mnie podrywa. No tak. Normalnie mnie chłop, panie, z dzień za dupę złapał. A no tak, no sobie pomyślę, no myślał, że jakiś jestem ciepły, no. Ja się no panie, nie jestem, nie, panie, mnie to tylko kobitki interesują. Już nie z takimi jak my, tylko z takimi, wie pan co, o takie mają, panie. A no panie, no właśnie oni przyjechali, a my w Europie takich nie mamy sprzętu, tak? A wie pan co, że słyszałem o takiej historii, ona się zdarzyła nawet chyba w Warszawie ileś lat temu, że facet kupił kwiaty, bo zatelefonował do szpitala, że żona mu urodziła, przychodzi do szpitala, zobaczyć to swoje dziecko, patrzy, a to murzy. O ty życia. Puściła się. No to wiadomo, ale ja nie wiem, co się dalej stało, czy... Znaki same zapytania. Może pokocha jak swoje. No nie, na pewno nie. Dobra. Natychmiast. Lecę, panie, miłego dzionka. No, do widzenia. A te kobiety to teraz takie, panie, sobie kupują takie różowe, czarne, jak są murzyńskie, to czarne. To nie nadaje. I tylko baterie wymieniają. To się nie nadaje, to fikcja. A no, podobno to wibruje, że to przyjemne. Nie, żadno. To no tak to jakby pan w lalkę. Nie, to jakby pan w lalkę sobie. No, ale, ja, a co, jakiś tym zabawkowy, nie wiadomo co? Tak żywo, lepiej te kwiatki kupić. No tak. To no. Na następny raz pan takie ładniejsze trochę weźmie. Pani, już ja kosztowałem ostatnio to za piątkę, więc... Ale ja kupiłem, bo dzisiaj mam dwie randki, to kupiłem dwa bukiety, tak? Chyba, że z jedną wyjdzie, no to co? Nie będę ten. Ten pod powierzchnią wody. No. Tak, śluby biorą, później rozwody, zdradzają się, na co to komu potrzebne. O, tu widać, że jak już takie mają kiecuszki, to znaczy, że kiecuszka do góry i szybka akcja będzie. Pan mówi? No jak? No tam, tam dalej się idzie, to pani no, zieleń. A to co? No co, i można z kobietą. A wy się nie boicie? Czego? No jakieś choroby, proszę pana. A jakie choroby? Gumki się zakłada takie. Zakładacie, no. Erosy tak zwane. Ten taki człowiek młody korzysta, ja to mówię tym ludziom, a oni o... No ale praca też by się widział, bo sobie nic się nie zrobi. No no, bez pieniążków. A no tu też dobra rakieta. Opalona. Taka najlepsza. Ale dziwnie chodzi jakoś. Chyba w tą drugi otwór dostała. No i panie, ale te chłopy ciepłe to jak chodzą, tak samo chodzą, panie. Tak samo, nie? No, chyba dostała w tyłek zamiast pipkę. Troszeczkę boczki idą. No, tak wyprostowani idą. Kiedyś mój kumpel, co ma 20 parę lat, to wie pani, z kim uprawia seks? Mówi, po 60 tylko bierze, bo taką to może do pełna zalać bez konsekwencji, mówi. Tak? O, to jest. A nie grają. A co tam się dzieje, pani? Tam to już w ogóle pederastwo, jak nie wiem co. No tam, w tamtym roku szedłem, to chłop z chłopem normalnie w krzakach. Nie, ale gdzie w krzakach?
No tam. No tam są knajpy, ale jak się idzie tędy, to pełno krzaku. I normalnie chłop z chłopem to robił. Zdjął nachy chłop chłopowi go od tyłu. I tamten jeszcze jęczał. Jak to zobaczyłem, to spierdzieliłem, żeby mnie jeszcze nie przyatak. A ja, no tak. A pani, ja to słyszałem, że to podobno brzuch boli, że to chodzić nie można. Ja się nie dziwię, że później te chodzą, o tak pani. Ale kto, chłopaki? No chłopy, no to widać od razu, że pederasta idzie czy nie, bo to pochodzi od razu, chodzi. Wie pani, bo, no tak, bo to jak dostał kołka, no to co? A mnie to dzwoń po kolegę, będzie mi się raźniej spierdalało we dwójkę. I zajebałem mu liście i poszedł z płaczem. Zanięta. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.